Jest spora grupa dziennikarzy, dla której zawód, który wykonują, jest po prostu sposobem walki o swoje, którzy są żołnierzami określonych partii politycznych, którzy są bojownikami o określone idee. I dla nich to, że są dziennikarzami czy publicystami, oznacza tylko tyle, że mają zwiększoną możliwość wpływu, żeby walczyć o coś, o swoje idee. Pierwszym sposobem wzbudzenia sympatii do siebie jest zrobienie z siebie ofiary. Demonstranci rozmaici bardzo dobrze to wiedzą, że czasami opłaca się pójść i dać się spałować policji, bo budzi się wtedy powszechne współczucie. W taki sposób działa w Polsce potężne lobby mediów prawicowych, które są ogromne, bo to jest nasz dziennik, bo to jest do rzeczy, bo to jest w sieci, bo to jest portal w polityce.pl, bo to jest jakiś tam jeszcze drugi portal braci Karnowskich, bo to jest Salon 24, inne platformy blogerskie. Jest kilka solidnych nazwisk też blogerów typu Kataryna, Łukasz Warzecha, paru innych, którzy są bardzo dobrze czytani, i Rafał Ziemkiewicz, oni są bardzo opiniotwórczy. Mają telewizję Republika, mają telewizję Trwam, mają tak naprawdę więcej mediów, więcej gazet, więcej blogów, więcej stron niż mają jacykolwiek liberałowie. Im lepszy dziennikarz, publicysta, im bardziej wyrazisty, mający coś do powiedzenia, potrafiący pobudzić debatę publiczną, pobudzić do myślenia, bo taka jest rola publicysty. Nie mówię o dziennikarzach przekazujących informacje, bo w Polsce ludzie tego często nie odróżniają i mówią, bo pani nie jest obiektywna. No pewnie, że nie jestem obiektywna, bo jestem publicystką. Mi się płaci za przekazywanie swoich opinii. To dziennikarz czytający informacje ma być obiektywny. To jest robota dziennikarza. On nie powinien podawać rozmówcy niekompetentnego, podającego swoje opinie na równi z rozmówcą, z ekspertem. A też są takie sytuacje, że zaprasza się profesorę Płatek czy profesorę Łętowską i zaprasza się tam księdza Oko albo jakąś posłankę panią profesorę Pawłowicz. I to jest traktowane jako równorzędne. To nie jest równorzędne.